We set out to design Karma to be incredibly portable. It's so compact. We wanted to make it so convenient that you would ask yourself, why wouldn't I take Karma today? The portability of Karma is awesome. All in that case, ready to go. This is amazing. You just see things that you've never seen before. Słuchajcie, to nie tak, że ja nie lubię GoPro. Mam nawet kamerkę od nich i uważam, że jest świetna. Jak na kamerkę sportową. Być może nie wiecie, ale Chińczycy są tak dobrzy w podrabianiu kamerek sportowych, że GoPro ma z tego tytułu spore kłopoty finansowe. Tak więc jak ożywić i postawić markę z powrotem na nogi? Oczywiście, dron, o którym mówili już od dłuższego czasu, a jego premiera przedłużała się jak premiera filmu Warcraft. Whatever you plan to do, do it now! Ale spoko jak na firmę, która lansuje swoje produkty dla sportowców jako mega wytrzymałe i przede wszystkim małe, Karma, bo tak się zwie dron, będzie miała omijanie przeszkód, active tracking, no i oczywiście będzie mała. We decided that Karma should be much more than a drone. Oh, much more than a drone. Oh, much more than a drone. It is more than a drone. So much more than a drone. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. I po części się udało. W zestawie za $1,100 otrzymamy najnowszą kamerkę GoPro Hero 5, prosty ręczny stabilizator, drona i oczywiście plecak. Niestety, mimo tak wygórowanych oczekiwań, GoPro Karma trochę rozczarowała. Zaledwie 20 minut lotu, brak omijania przeszkód i active trackingu. Ale najgorsze dla Karmy miało dopiero nadejść. Tak to już w biznesie jest, że konkurencja nie śpi. I wiodący producent dronów nie czekał długo z odpowiedzią. Oh, what can it be? This is the DJI Mavic Pro. And this is the DJI Mavic Pro Unfolded. Oh! Bankruptcy! No tak, DJI wypuściło swojego przenośnego drona i to w cenie $999. I tu zgoda, nie dostaniemy odpinanej kamery, ręcznego gimbala, ani też plecaka. Ale po co komu plecak, skoro nowy Mavic mieści się w większej kieszeni? W dodatku DJI upchał do mojego drona dwa czujniki na podwoziu, dwa czujniki omijania przeszkód, kamerę 4K, śledzenie obiektu, a to wszystko w zestawie z równie małym kontrolerem. Całość według producenta może latać 26 minut i na odległość 7 km. A jeśli nie chce nam się wziąć ze sobą kontrolera, możemy sterować Maviciem za pomocą smartfona. Ale uwaga, tutaj na 7 km już nie polecimy. Na grupach wielka wyprzedaż DJI Phantomów na rzecz Mavików. Ale czy to oznacza, że GoPro nie znajdzie swojej niszy? Mimo iż Mavic posiada kamerę 4K, to nie jest ona tak wspaniała, jak mogłoby się wydawać. Tutaj zdecydowanie GoPro miażdży konkurencję. Choć Hero 5 nie różni się aż tak bardzo od Hero 4, to jednak dostarcza dużo lepszy obrazek niż kamerka w Maviku. Wadą w kamerkach GoPro jest na pewno rybie oko, ale to na szczęście możemy łatwo skonfigurować w oprogramowaniu, które dostajemy razem z kamerą. Mimo iż Mavic miażdży Karmę prawie na każdej płaszczyźnie, to jednak zestaw GoPro ma coś, czego DJI nie ma. Ściąganą kamerę i ręczny stabilizator. Więc jeśli Karma to tylko dodatkowe narzędzie dla kogoś, kto większość ujęć kręci na ziemi, to bardziej atrakcyjną ofertą może się okazać ta od amerykańskiego konkurenta. Zwłaszcza jeśli na przykład mamy już kamerkę GoPro Hero 4. Kupując tańszy zestaw bez kamery, otrzymamy w ten sposób wystarczający setup do filmowania amatorskiego. Mimo iż Karmę możemy bardziej porównywać do Phantoma 2 niż 4, to na pewno znajdzie swoich odbiorców wśród tych, którzy lubią filmować zarówno z lotu ptaka, jak i na ziemi. Mavic zaś skierowany jest bardziej dla entuzjastów dronów. Małe rozmiary, potężny zasięg, a także przyzwoita kamerka sprawia, że dla osób, które lubią podróżować ze swoimi dronami, jest to nie lada gratka. Tak czy inaczej, Karma ma przed sobą jeszcze bardzo długą drogę. Tym kończymy pierwszy odcinek tego nowego sezonu. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu, bo w nowym sezonie będzie się działo. Nowe gadżety, nowe giveaway, a także konkursy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!